Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto i Baldur's Gate 3, czyli w sumie gierka, na którą czekałem. Można powiedzieć, kiedy pierwszy raz ją zapowiedziano. Legendarna po prostu seria, wskrzeszona teraz przez Larian Studios. Na wstępie przy okazji, jak widzicie, jest tu pewne ogłoszenie. Wczesny dostęp. To jest wersja wczesnego dostępu. Do ukończenia pracy nad grą jeszcze długa i wyboista droga, podczas której będziemy uważnie wysłuchiwać się w wasze opinie i spostrzeżenia. Spodziewajcie się tajemnic, przygód, strachunków i niestrasznych błędów po drodze. Dziękujemy, że postawiliście wyruszyć z nami w drogę. No, powiem wam tyle. Właśnie jest to Early Access, dosłownie kompilacja dnia pierwszego, że tak nazwę. Nagrywam to, gdy tylko i wyłącznie gra mi się już w końcu pobrała. I muszę powiedzieć, nie jestem zadowolony z tego, jak długo to się robiło. Miało być w sumie live, ale tak długo się to robiło, że widzicie, no, nie udało mi się go zrobić, więc zaczynamy. I na wstępie od razu mówię, spodziewajcie się, że gra może działać nieoptymalnie, mogą być problemy, powiedzmy, z wydajnością, z tłumaczeniem, ze wszystkim, jak to już sami prosili o wyrozumiałość. Postaram się oczywiście, żeby wszystko było jak najlepiej, ale nie mogę zagwarantować. Tak więc przy okazji na wstępie tylko, jak widzicie, wykryj automatycznie, proponuje mi ultra, więc zobaczymy jak będzie. A żeby nie było gry od Larian, zazwyczaj dobrze proponują, ale dobra. Nowa gra, piękne scenki, inne rzeczy. I żeby nie było, nie widziałem niczego, nie odpalałem gry poza, powiedzmy tam, zobaczyłem, czy się uruchamia po prostu i tyle. Więc ja się wyciszę i zapraszam na scenkę, którą możliwe, że większość z was już zna. A więc tak to zaczyna się nasza przygoda. Jesteśmy na statku istot zwanymi Illithidami, upieszczami umysłów, bądź z angielskiego Mindflayerami. Zostaliśmy zainfekowani ich, w sumie można powiedzieć, chyba kijanką, pijawką, nieważne co to jest. Inaczej mówiąc, chcą nas przekształcić w jednego z nich. I w sumie to wszystko, co wiem o grze, ale przejdźmy do kreatora postaci. Pierwsza rzecz, widzicie, Insigt. Nie jest do końca jeszcze przetłumaczone. Religion tutaj nie jest przetłumaczone, ale tutaj już za to wszystko jest dobrze. Teraz tylko nie wiem, jakie są, powiedzmy, aspekty tego wszystkiego. Ale spokojnie, przejdźmy do wszystkiego. Mam tutaj pokazanych towarzyszy swoją drogą, na razie niegrywalnych, jak widzicie. Możemy tylko stworzyć własną postać, mężczyzna, kobieta. I no. Są tu rasa, klasa, domena i wyznanie, ale to jest w przypadku kleryka. Ja natomiast nie będę tu może się zagłębiał w to wszystko opowiadanie. Może jeśli przyjdziemy na live, kiedyś będziemy prowadzić nową rozgrywkę na pełnej wersji, wtedy do tego siądę i zacznę. Ale póki co pozwólcie, że po prostu stworzę to, co wygrało ankiety. Co prawda live'owe, ale teraz ze względu na wszystko, no jest jeden odcinek, co dalej zobaczymy. Więc tak, gramy Githyanki. Czyli jak widzicie, a tylko mężczyzną, żeby nie było. Jak tutaj widzicie po samopisie, Githyanki to niezrównani wojownicy ze sfery astralnej, władający legendarnymi srebrnymi mieczami i dosiadający czerwonych smoków. Ich celem jest całkowicie unicestwienie upieszczów umysłu, których starożytne imperium zniewoliło Githyanki na tysiąclecia. A więc tak, właśnie gramy sobie czymś takim. Mamy szybkość 9 metrów, jeśli chodzi o chodzenie. Nie wiem, jak to gdzieś przechodzi. Już się planczę.
No jak to będzie po prostu wzorowane w bitwie czy coś. Jeden do inteligencji, nie najlepsza decyzja, jeśli chcemy zostać magiem. Ale ważne, że jakkolwiek jest bonus i siła. Jest nawet opis, jak to działa. Inteligencja jest, jest wypadkową rozumu i pamięci, która ułatwia testy wiedzy i czarowanie magom. Tutaj siła, czyli siła wpływa na szansę trafienia przeciwnika, test ataku oraz obrażenie zadawane bronią opartą na sile. Wpływa także na odległość skoku oraz ciężar, jaki może unieść twoja postać. No więc właśnie będziemy grali czymś takim. A dlaczego Gideonki, możecie się zastanawiać, bo sam to akurat wybrałem? Proszę. Lekki pancerz, średni pancerz i miecze. Magowie mają tu ograniczony dostęp do magii, poza sztuczkami, które moim zdaniem nie są najpotężniejsze, więc... Zdecydowanie będziemy potrzebować wsparcia tych biegłości, w szczególności tego, żeby móc lepiej przetrwać. Ale dobra, przejdźmy już do może następnych aspektów. Zobaczymy, jak będzie z głosem. Hells. Something just woke up down here. A tidy slot, but no room. The stone's less worn here. Recently uncovered. Hells. Something just woke up down here. A wiecie co, muszę sprawdzić jedną rzecz. Opcje, czy ja na pewno mam dźwięk na maksów? Na maksa? Nie, nie mam. Czasem może by to dostosowywał jakoś lepiej, ale na razie muszę po prostu mieć wszystko po prostu na 100, żeby mieć pewność, że wszystko dobrze słyszę. Więc jeszcze raz. Dobra, czyli dwa męskie, dwa kobiece. Dobra, niech będzie pierwszy. I teraz zajmijmy się twarzami. Ile mamy głów? 6. Aha, 4. 4. 3. 2, 1. Dobra, czyli 6 głów po prostu. Oj, nie wiem, która będzie najlepsza. Wiecie, nie chciałbym, żeby też bohater był jakiś brzydki. Dobra, w sumie niech będzie ta głowa. Zobaczmy, jak w ogóle jeszcze jest tym wszystkim. O proszę, co ja mogę nawet stworzyć Gideonki w ludzkich kolorach. Ale jednak, powiem szczerze, chciałbym się trzymać bardziej tych kolorów kojarzonych, więc... Niech będzie taki ciemniejszy git. Oczy... Nie wiem, czy jest jakakolwiek w ogóle różnica w tych oczach. Ale dobra, dam różowe, niech będzie tak po prostu. Fryzura i wizerost. Zobaczmy. Fajne i takie dosyć typowe, jeśli chodzi o git. Słynnego od razu przepraszam, jeśli zajdzie tutaj pewien cały odcinek, ale ja po prostu chcę stworzyć sobie idealną postać. Fajne, dobra, na 28 niech będzie. Zresztą, albo nie się wydaje się, albo tutaj też takie kobiece głosy są dostępne dla mężczyzn, że tak to nazwa. Tak, bardzo możliwe. Nie, fryzur jest naprawdę, muszę przyznać, więcej niż się spodziewałem się. Nie wiem czemu to. Nie, to będzie chyba idealne, nawet jeśli jakaś postać, czy to jest kobieca fryzura, wybaczcie, ale znaczy właśnie, jeśli jakakolwiek postać to ma, albo to jest kobieca. A dla mnie to jest po prostu ideał tego, co bym chciał stworzyć, to jest tylko jeszcze jakiś fajny zarost. I ty się kogoś zastanawiasz, dlaczego zaraz, no co, osobiście mam dosyć nieogarnięty, bo nieogarnięty, ale zaraz, więc po prostu wolę, żeby mój bohater odwzorowywał, chociaż w części tak wyglądam i okej. A widzicie, tutaj też kolor nie do końca są jeszcze przetłumaczone. A niech będzie czarna fryzura, taki, tak się prezentuje postać, po prostu nic więcej. I teraz tak, klasa. No, jak już mówiłem, gramy magiem, nie czarownikiem. Chociaż nie ukrywam, czarownik też byłby fajny. Potężna postać. W sumie ja bardziej bym to nazwał, szczerze, tym, jak to się nazywa, czarnoksiężnikiem czy czarownikiem, ale tłumaczenie jakie jest. Mroczne błogosławieństwo. Kiedy redukujesz wrogie stworzenie do 0 punktów życia, dar twojego patrona przyznaje ci charyzma modifier plus level hit points. Czyli tutaj mówię, nie do końca jeszcze zrobione. Ja ci mówiąc, jeśli kogoś dobijam, a jestem czarnoksiężnikiem podległym czartowi, dostaję życie równy charyzma plus mój poziom. Fajne. Ale mówię, ja biorę maga i spokojnie będziemy jakimś typowym czarodziejkiem właśnie w sukienkach z kijkiem. Okej, i przy okazji oto jego specjalizacje. Lekkie kusze, proces, strzałki, sztylety i drągi. Powinny być kostury, ale dali drągi. Co my tu mamy? Odzyskanie mocy, dobra. Fajna rzecz. I teraz może zobaczymy jeszcze w ogóle, jakie mam tutaj dostępne moce magiczne czy coś.
Chociaż chwila, muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz tutaj. A, psienka Gitianki i magiczna dłoń, dobra, fajnie. Zobaczcie, tak chaotycznie nie tłumaczę dużo, ale sam mówię, to jest moje pierwsze podejście. A więc tak, jeśli chodzi o grę magiem, mamy dostęp do na razie dwóch rodzajów czarów. Czary pełnoprawne, tutaj widzicie, i sztuczki. Sztuczki mamy wszystkie, ale trzeba w dowolnym momencie wybrać, po prostu na razie wygląda na to trzy, które możemy używać. Są tu najczęściej proste czary, które możemy używać kiedy chcemy, natomiast te porządne mamy ograniczone liczby użyć i tylko też te, które wybierzemy. A więc na spokojnie, zobaczmy, co my tu mamy z tego wszystkiego. Czyli po prostu 1d6, jeśli chodzi o obrażenia od kwasu. Odporność na obrażenia wybuchowe, kłute i cięte, powodowane atakami bronią. Nabiera, to będzie super. Co tu mamy? Zasięg 18 metrów, przeszywający dotyk, zadaje dodatku istotę grubowym zimnym, tyle odnosi 1d8 nekotycznych i nie może zyskać punktów wytrzymałości. Niestety nie umarło, otrzymują też utrudnienie testów ataku. Może być przydatne, ale nie wiem. Tańczące światła? Czy przywoływanie po prostu światełka? Nie jestem pewien. Przyjaźń? Okej. O! Fajne może być, ale nie czuję, żeby to było potrzebne na początku. Magiczna dłoń już mamy. Iluzja? Prawdziwe uderzenie. A, dobra, czyli ułatwienie po prostu walki. Oj, promień mrozu. Trujący rozprysk. A, no obecnie powiem wam szczerze, chyba wezmę ognisty pocisk, po prostu jeśli chodzi o te moje czary. Mówię, nie znam się na tym, więc to jest wszystko dla testów. I teraz najgorsze. Muszę wybrać 6 czarów, które będę miał dostępne całkowicie tylko i wyłącznie z pakietu pierwszych poziomów. Płonące dłonie 5 metrów. 3d6, jakiś chyba stożek, zauroczenie osoby. To może być przydatne, nie wiem czemu. A. Nie wiem czemu, czuję, że takie rzeczy mogą być przydatne, więc ja to wezmę. Zmień sprint w akcję dodatkową, pozwalając ci na ruch z niezwykłą szybkością. Może być potrzebne, fałszywe życie? Nie, dobra, to nie biorę, to wezmę. Piórko spadanie. Tak, to będzie na pewno cenne. Swoją drogą przyznałem, że no nie jest to może najlepsze, bo już wziąłem większość czarów, a nie mam jeszcze żadnego ataku. Pokryj wybrany przed tłuszczem, staje się on trudnym terenem, a istoty na nim mogą zostać powalone. Dobra, wiecie co, bez problemów. Czy coś może ostatni, chociaż wezmę jakiś czar, magiczny pocisk. 1d4 plus 1 force. Widzę, co lepsze może. Ale dobra. A nie, jeszcze mam jedno miejsce. Okej. Okay. Zbroja maga. Otóż istotą ochronną magicznym jednogą jest klasa pancerza w 103. Żeby nie było klasa pancerza, to jest tutaj trudność po prostu trafienia mnie atakiem. Dobra. Takie czary. A z których chcę korzystać na początku? Na pewno magiczny pocisk, fałszywe życie, piórko spadania i niech będzie to. Te dwa wezmę, jeśli będę kiedyś potrzebował. No. I teraz tak. Jakie mamy biegłości, to jest jeszcze bardzo ważne jako mag, bo wiecie, no nie, przerzucił na czarownika, serio. No dobra, spotkamy się za chwilę, jak już to wszystko znowu ogarnę, bo nie chcę tak chaotycznie tego wszystkiego robić. Okej, okay, więc przygotowane. I teraz tak, bardzo ważne są biegłości, jeśli chodzi o różne rzeczy. To z tego co widzę, to tutaj klasy chyba nie oferują żadnych umiejętności, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Ale dobra, zobaczmy może, co jest po prostu pod inteligencję. Historia, wiedza tajemna i religia. Dobra, historia, wiedza tajemna, religia. Czyli to mam z, powiedzmy, taki... Aha. Co? Umiejętności podstawowe? Z biegłością, o co chodzi, bo nie rozumiem. Nie rozumiem, o co chodzi z umiejętności z biegłością. Dobra, mniejsza z tym, mamy ważne, że to. I to jest jeszcze jakieś podstawowe. Otrzymujesz premię do wszystkich umiejętności, w których udało ci się osiągnąć biegłość. Premia zwiększa się wraz z wzrostem poziom klasy i dotyczy wszystkich testów umiejętności. Śledztwo? Albo natura. Wiecie co, nie wiem co wybrać. Jako, że będziemy grali pod inteligencję, to prawdopodobnie wezmę albo natura, albo
śledztwa albo coś tego typu, ale... dobra, niech będzie natura. Może to być błąd czy coś. Ale dobra, skoro postać mam już gotową, teraz tylko najgorsze przypisać umiejętności. Zręczność, winność, gracja, lepsze nakresy pancerza, inicjatywy i niektóre umiejętności. Kondycja to tak. Mądrość, charyzma. Bardzo wypowiedni zaklinacze, czarownicy. Wykorzystam charyzmę jako chyba za. Ale to tylko u nich, czy... Dobra, wiecie co, nie. Może to być dziwne, ale dam chociaż tą 12 w siłę, niech będzie po prostu. I najprościej w świecie chcę mieć pewność, że będę miał jakieś tam bonusy do walki wręcz, bo jednak... No to bądź co bądź będzie moja umiejętność główna. I może, nie wiem. Za jeden punkt nie mogę nic ulepszyć. Za dwa za to mógłbym kondycję. Nie, dobra. Zostawię jak jest. Mówię, to jest moja pierwsza postać, po prostu tutaj też nie jestem aż tak przygotowany. To teraz tylko pochodzenie. Akolita. Szarlaton. Przestępca nie. Artysta nie. Ludowy bohater. Niekoniecznie. Rzemieślnik, szlachcic. Sam to mam. Wonocie w społecznej elicie i od dzieciństwa przyzwyczajono do władzy przywilejów. Nie. Pustelnik. Niegdyś odosobnienia do dziś wolisz samotność od... Nie wiem. Dobra. Niech będzie co. Jakoś tak czuję, że po prostu mędrzec pasuje do ogólnego zamysłu postaci. I imię nie będzie żaden Taw. Tylko... Niech będzie w ten sposób, bo zauważyłem, że często w Gitianki, właśnie jak tutaj nawet, jest tak, co niech będzie w ten sposób po prostu tak półklimatycznie. Wiem, że to jest głupie i w ogóle. A właśnie Starki, czy jakoś tak, po prostu, dobra, nie gadajmy za bardzo o tym. Mogę tutaj kliknąć już zalecany, ale nie. Więc zobaczmy, czy wszystko jest gotowe. Wygląda na to, że tak, więc wyrusz w drogę. Co? O kim śnisz, kto cię pociąga? Co? Wiecie co, ja nawet nie wiem, o co tu chodzi. To jest jakąś inną postać? Muszę wybrać? Okej... Powiem szczerze, nie wiem co z tym wszystkim zrobić. Więc... Powiedzmy, że tak... Pójdę trochę... Typowym czy coś i po prostu stworzę jakąś tam... Może nie, dobra, niech będzie, że... Dobra, wiecie, powiem szczerze, nawet nie wiem co mam wziąć, po co to wszystko, niech będzie już ta wysoka elfka. Nie będę się przyjął jakoś twarzą za bardzo czy coś. Hells, something just woke up down, but the stone's less warm here. Recently okay. Bardzo delikatny głos, więc niech będzie. Okej. Okay. Nie będę jakoś bardzo się w to zagłębiał, wiecie, po prostu. Kolor oczu, nie wiem czy on coś naprawdę zmienia, czy to działa. Tak, u nich działa, dobra, nie będzie taki. Kolor włosów, znaczy najpierw fryzura. Nawet nie wiem jaką. Bo szczerze się nawet nie spodziewałem, że tutaj będzie jakieś kierowanie czegoś w stylu o czymś niż dobra, niech będzie tak. Dobra, niech będzie już tak po prostu. Nie będę ukrywał, po prostu najprościej w świecie, mnie się nie chce tego zmieniać, jest, hura, super. Może kiedyś będę żałował, ale na obecny moment mówię, zostawiam tak i no, wyruszamy w końcu w drogę, proszę cię, gro. Bo ja chcę już po prostu grać i móc w końcu cieszyć się tym, że w sumie premiera była niedawno, ja jeszcze nie zagrałem, po prostu odkrywam wszystko na bieżąco. W sumie takie ciekawe to będzie. Bo z jednej strony dzisiaj, jeśli nie mylę, w dniu, w którym ten odcinek będzie publikowany, ale to jest odcinek, który nagrywałem w sumie jeszcze chyba pod koniec września. Jednak czy nie będzie to takie trochę niezła rozbieżność, ale co zrobić? Tak to już jest, jak się robi wielkie zapisy. No i przy okazji jeszcze jedna rzecz. Mikrofon dzisiaj mam całkowicie inaczej ustawiony, po prostu nowe konfiguracje sobie znalazłem. Ustawienia mam też, powiedzmy, statyw lepiej zamontowany i takie tam, więc no. W sumie nawet nie wiem, po co się odzywam, jak scenka leci, ale jakoś tak chyba czułem się zobligowany, żeby was o tym poinformować. Miejmy nadzieję tylko, że oczywiście gra będzie stabilnie działała.
I proszę, jest statek, w którym jesteśmy przytrzymywani. Tak, dosłownie. My jesteśmy w tym czymś, co tam jest. To jest bodajże nazwany Nautilordem, czy jakoś tak. Jest to właśnie żywy obiekt, który jest jednocześnie statkiem... No, pieszczów umysłów, iltydów, madflayersów, jak złotych zwał. Właśnie porywają więcej ludzi. A oto i nadchodzi... Powiedzmy coś, co... Po prostu miałem ciarę, jak to zobaczyłem po raz pierwszy. Smoki wraz z Kitianki. Właśnie to jest takie super. I to też, powiem szczerze, jest po części fakt tego, że właśnie Kitianki prowadzą wojnę z tym wszystkim, jakoś tak... Czujesz, ta rasa jest mocno związana po prostu chociażby z początkiem historii. Ale zobaczycie zaraz co i jak. W sumie i tak za dużo gadam. Tak, chyba najpierw będzie, jeśli się wycisza. Aha. I się skończyło. Swoją drogą, tak jestem jeszcze... w sumie... Dopiero teraz sobie uświadomiłem tak... Że... No, już plączę się znowu. W sumie kursora nie widzicie. Dobra, jak poruszać? Czyli standardowo. Nie wiem, czemu nie odzywa się, chociaż to jest tylko początek. Dobra, zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Co tu mamy? Atak okazyjny? Nawet nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. Muszę przyznać, że kiedy ostatnio zaglądałem, to mocno się zmieniło. Wylęgarnia, kapsuła. Wow. Co, czy mogę coś zrobić z wylęgarnią? To jest pool, z którego pochodzi. Gank parasite, który violated your mind. Okej. Aha. Siedniczna zbrinka, śledztwo. A więc śledztwo plus 5, rzuć 1-20 plus 5 i zobaczę, co w sumie zobaczymy. I czy się uda? Cel 5? To ja mam już gwarantowany sukces, po prostu. Brawo ja! Dziękuję bardzo! The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Mhm. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale zobaczę. Oj. Dobra. Co tu mamy? Martwy inny. Rządca bulwa, kolczasta bulwa. Ha. Hmm. Okay. Wybrał wszystko.
Aha, czyli tam muszę skoczyć. Wykonaj skok, co? Tak właściwie. Aha! Czy to są funkcje skoku nawet takie? A, no. Nie, nie mówcie, że tu zaraz umrę. Przez swoją głupotę. Super, jestem już prawie martwy. Ja jeszcze nawet nie zacząłem grać. Nie wierzę. Aj, można przejść w ogóle na tryb turowy. Mhm. Okej, okay, dobra. Jak wyjść z trybu turowego? Okej. Okay. Swoją drogą, zniewolony umysł? Okej. Okay. Powiem wam szczerze, chyba tutaj zaraz przegram. Sądzę po tym wszystkim. Ale spokojnie. Aha. Nie, dobra. Ja tutaj naprawdę nie ogarniam chyba co, jak gdzie, kiedyś tak nazwę. Lepiej będzie, żebym chyba wyklął tą miksturkę. Wiem, że zmarnowałem w ogóle, no ale tak to będzie wyglądać w moim wykonaniu po części. Dobra. Zobaczmy w ogóle, kiedy będzie jakaś pierwsza bitwa czy coś. Ciekawe w ogóle, czy da się jakoś sprawdzić, ile mamy użyć zaklęć. Szkoda, że nie wszystkie teksty są. Co jest? Słyszałem, jak ktoś, jakby coś mówił przed chwilą. Żrąca bulwa? Oczywiście biorę. Lepkie krzesło. Mózgowe akwarium? Mroczny umysł. Rękopis Eltidów. Aha. And centuries of darkness. Ej, fajna sprawa, tylko co do mnie mówiło tak właściwie? Posłyszałem, że coś po prostu się odzywało, ale co to było, to ja nie wiem. Podobno tu można iść dalej. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę, czy nie, ale ostrożnie, mój drogi gościu. Nie chcę ty zginąć. Co mamy? W sumie... Nawet nie wiem, co ja wam powiedzieć o tym wszystkim. Chyba ten odcinek będzie bardzo taki chaotyczny, jak widać. Ale dobra, tutaj też coś jest chyba. No, wolę chyba pójść sprawdzić, co to było. Nie mogę się tam dostać? Co tam jest jakoś wyżej? Wykonaj skok, haha. Czy mogę tam doskoczyć, dobra. Ale czy jest jakiś pomóż nam? Co jest? Jezu, ta muzyka jest epicka. O, w ogóle jest cienka. Co my tu mamy? Serio, tylko to? W trakcie operacji. Dobra. Co my tu mamy? O, chyba znam tę scenę z operacji. Nie z operacji, tylko ten, jak to się nazywa. Z pewnego trailera. The exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. No i proszę, jest pierwsza rzecz. Pożar intelektu, żyjący mózg, pupilek gajkowych szmowin. Zniszcz go, dopóki jest bezbronny. Zrobię to szczerze, bo chcę po prostu sprawdzić, jak to będzie. Wow. Szybko dosyć naprawdę były te opcje. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, powiem szczerze, czy nie. Ale czuję, że... Super, już znowu moja myszka się odzywa z tym scrollem. Ale czuję, że to mogła być opcja taka dosyć ryzykowna, bądź co bądź. O, w ogóle tam jest kolejna skrzynia. Muszę ją otworzyć. Nie bijesz do kieszeni, tylko otworzyć. No, gdzie to jest? Wyrzuć. Widzę, że powiedzmy... Aspekt podnosi wszystko z dziewięci się ostał. Teraz, kiedy nie otrzymuję obrażeń od upadku, może będzie dobrze.
swoją drogą, nie widzę tutaj też żadnych ograniczeń póki co do używania tych czarów. Serio, stąd przylazłem. Powiem szczerze, ja naprawdę chyba nie ogarniam, co tu się dzieje się za bardzo. Nie ten przycisk. Aha. Czyli tutaj coś można było dalej pozwiedzać, ale poza tym to tak nie za bardzo cokolwiek. Dobra. Mniejsza z tym, po prostu nie będę może się aż tak tym przejmował. A nie, dobra, jednak mam tylko dwa użycia czarów. Teraz dopiero zauważyłem. Szkoda, że wcześniej tego nie widziałem, ale jednak tak, jednak sztuczki mają tutaj taką rolę, jak myślałem. Więc głównym źródłem obrażeń, jeśli już, będzie w naszym wypadku to. A nie coś innego. Ale spokojnie idziemy. Szanowni, patrzcie, no wygląda dosłownie, jakbyśmy chodzili po jakiejś olbrzymiej, żywej istocie. Czemu moja postać wyciągnęła broń? Co? A, dobra, czy można wyciągać broń tabem? Nawet chyba wolę tak. Co? Aha. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face. Może nie każdego Gitianki. Oh, my head. What is this? Ona chyba jest jednym z tych elitarzy, co mi wyobrażam. You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together, we might survive. Imps block the path forward. You will assist me in destroying them. We must reach the helm before we transform. Mhm. A zatem naprzód. We exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Dobra. O, proszę, mam już dostęp do niej jako do towarzysza. Więc dobra. Laezel, co mamy? Zbroja półpłytowa Gitianki. Zbyt wykutu ogony standardami, tak, tak, dobra. Utrudnienie przy testach składanie się. I tu mamy miecz długi po prostu. Skórzane buty i ma jeszcze krótki łuk, okej. Nic takiego wielkiego, swoją drogą, muszę zobaczyć moje statystyki. Czyli to było już z bonusami od razu. Ciekawe. Dobra. Aha. Zaczęła się walka, chociaż nie zdążymy jeszcze, okej. Okay. Walka odbywa się w turach, w każdej turze możesz wykonać jedną akcję dodatkową. Możesz także się przemieścić, okej. Okay. Po kolejności tur decyduje rzutkościami, parametr ten nosi nazwę inicjatywy, zależny od zręczności, tak, typowo. Dostępne akcje są podświetlone. Tu są bonusowe. Aha. Ile mogę przejść, tu pokazuje. Dobra. Czyli ona jest pierwsza, zaraz po diablikach. Aha. Ciekawe, czy to mi zmarnuje chodzenie. Jeśli nie, to zrobię lepiej taki skok. Aha, czy trochę chodzenia to zmarnuje, ale nie aż tak dużo. W sumie nawet nie wiem, co o tym mam myśleć. Okej, okay. Atak z dystansu. Zobaczymy, czy w ogóle jej się uda. 20! Proszę, już od razu krytyka walnęłem? Wiesz, dobra. Biegnij tutaj przy okazji. Koniec. I oto jeszcze teraz ja. Nie mam ataku z dystansu. Ale dobra, podbiegnę też tu. I dobra, gdzie jest jakiś wróg? Ten jest tu. Tutaj jest kolejny i tutaj. Jeszcze gdzieś jeden był ukryty, ale dobra, bezproblemowo. Nie wiem, czy magia ognia jest dobrym wyborem przeciwko nim. Mam 95% chyba na to, że trafię. I uwaga, uwaga! Chybienie krytyczne! Błaga mnie! Okej. Okay. W sumie nic więcej nie mogę zrobić. Dobra, to koniec. O, 4 obrażenia, oczywiście. Okej. Okay. Nie, nieco.
Mhm. Podskocz tutaj. Brak miejsca. Super, po prostu super. O, dobra, możesz tu skoczyć. To skocz. I atak tym mieczykiem. 100%. Zakładam tylko dwa obrażenia, bo tutaj... Bądź co bądź, D&D bazuje na dużo mniejszych numerach. No nie... nawet nie dotrę chyba. Spróbujmy jeszcze raz ognistym pociskiem. No, 20 teraz! I to się nazywa dobry strzał. Gdyby nie to, że to wymaga punktu akcji, to bym rzucił na nią ochronę. I tak to jedno, co mogę zrobić, to trochę podbiec. Liczę na to, że niedługo zdobędę jakiś pancerz dla siebie. Okej. O nie, jedno obrażenie. Ja nawet nie... Nie, muszę zapamiętać, że tutaj są te akcje osobno. Rozpłatanie, zamachowym szeregunkiem, aby zatkać kilku przeciwników. Przygrożenie, nie. Spróbuj po prostu go dobić. 3. No niestety. Pchnięcie? Zobaczymy, czy to się uda. No! Serio? Myślałem, że uda się go popchnąć tak, żeby zmarł, czy coś. Ja zapomniałem, że on w sumie... Tak właściwie to po prostu se lata. Dobra, spróbuj w takim razie go dobić. Chociaż tyle. Brawo! Udało mi się. Powinien być z siebie dumny. Okej, odwiedziny domowników zaliczone. W sumie... Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy mogę coś jeszcze zrobić. Nie mógłbym tutaj wskoczyć chociaż. Czy to cokolwiek da? Nie wiem. Ale okej. Zrobiłem, co miałem zrobić. W sumie dało nawet. Wow! On dokonał chybienia krytycznego? Nie przygwożdżenie, atak dystansowy. Dobra. I zobaczmy, co my tu mamy. Chybienie. No niestety. I co bym ja tu mógł teraz znowu... W sumie mogę spróbować go uderzyć, to pewnie z głupota, szczerze. Ale z... O, 20. Nieźle. Jedno obrażenie, serio. Jak nic będę musiał podbić swoją siłkę, wtedy będę mógł już stricte dobrze walczyć. 1. Niedobrze. I dobra, moja droga kumpelo. Wejdź, podejdź, dobij go. Też 20. Zobaczmy, co my tu mamy. Miecz długi. W sumie dla mnie fajnie, nie ukrywam. Mam umiejętność posługiwania się tym mieczem dużo lepiej, więc no. Zobaczmy tym jeszcze, jak to jest z obrażeniami może. Nie, ja go przeszukałem. Dobra. Myślę, że straciłem okazję. Wiecie, może przerzucę się zaraz właśnie na jakieś tam... coś lepszego. Może nie. Co, muszę zobaczyć tutaj. Drąg, czyli to jest ogólnie... kostur bojowy. 1d6 obuchowe. Zasięg 1,5. Dwuręczne zanurzenie. A tutaj mamy... jednoręczny. Mogę walczyć za 1d8, czyli już więcej, albo dwuręcznie za 1d10. Okej. Dobrze. Ja mówię szczerze, że nie jestem może najlepszy. Ale ważne, że po prostu mam mocniejszą broń, która jednocześnie jest też czymś. Co? Przywrócenie? Jak to działa? Ale mogę się tutaj przyleczyć wcześniej już. No dobra. Idzie? Dobra, idzie, na szczęście. Aha. Co tutaj się dzieje? No dalej jest informacja w wczesnym dostępie. I okej. Rozciągają znowu smoki. Czyli można powiedzieć, jedni z naszych. Bądź co bądź. Nie są pożeracze intelektu. Dobra. Czyżby? Czyżby się miało udać? No! Serio? Bez przesady.
You'll be all right. The Mind Flayers have already informed her. Leave her, or we will share her fate. Co ja teraz właściwie mam zrobić? Odpowiedzi? Rebel i Banner, wyposażenie. Wiem mniej więcej leczenie. Teraz dopiero. Okej, dobra, wiesz co, może nie będę się tym przejmował jakoś. Póki co. Zobaczmy tylko, czy jest tu gdzieś jakiś pancerz dla mnie, bo jednak. No nie ukrywam, chciałbym zrobić pancerze w końcu dla mojego maga. Jakoś. Oj, zdecydowanie mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Wielki plus jest za to, że tutaj właśnie z takiej bliskiej perspektywy możemy obserwować wydarzenia, że tak nazwę. Błona śluzowa? Może to zniszczyć? Tak, trzeba zniszczyć, dobra. No to w takim razie niszczymy i idźmy dalej. I w sumie może, że to jest błąd trochę, że to ja tak naprawdę idę tędy jako pierwsza, nie wiem. Moja towarzyszka, ale dobra. Symbol? Porażka. I uwaga, uwaga. Aha. Dobra, czyli tu wiem, że to jest unicestwienie, a tych symboli nie udało mi się odczytać. Zobaczmy, czy ona da radę. Pewnie nie, ale warto spróbować. Nie, może jak tutaj z kimś pogadam, to się uda. Na przykład z plecach, co w nim mamy. O, kapsuła. O! Don't waste time on Istik. We must go. Mhm. O. Ciekawe, są dwie opcje. To niewiarygodnie potężne runy. Usunie. Dobra. Czyli granie magiem ma tu jakieś rzeczy. I dobra. Zobaczymy, czy się uda. Oj, nie, niestety. Oj, nie, nie wierzę. Wiecie co? Tak czy jak zaraz... Aha. Powiem wam szczerze, na ten moment będę musiał kończyć, bo już jest dużo czasu, więc zrobię szybki zapis, nacisnę. Psionic energy radiates from the prisoners, but they do not react. A ty co? Okej. Co to znaczy zagrożenie? Dobra. Powiem wam szczerze, fajnie się wszystko robi i tak dalej. Zobaczcie, co tutaj to powoduje. Aha. Ale dobra, powiem wam tyle. Czyżby... czy ona też zginęła? Nie, niemożliwe. Aha. Czyli niestety nie pomogłem jej. A szkoda. Ale dobra, właśnie wiecie co? Po prostu... Zobaczymy co i jak w następnym epizodzie, po prostu no... Najprościej w świecie. Odcinek tak już ma 40 parę minut. A ja nie ukrywam też, mam jeszcze parę spraw do załatwienia przed, powiedzmy, tym, co nadejdzie niebawem. Więc, no, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że no was to nie zrazi do siebie, że tak niewiele zrobiłem w ogóle. Mówię, następny odcinek będzie następnego dnia, to już mogę wprost powiedzieć, że codziennie będą odcinki. Chyba, że w komentarzach stwierdzicie, że wolicie live'y, to wtedy albo codziennie, albo raz na kilka dni po prostu zaglądajcie na Twitcha i będzie live. No, dobra, ale poza tym to już starczy, po prostu trzymajcie się, hej, hej, no i tyle. Pa, pa.